Chciałbym oddać książkę. Trochę przetrzymałem. Proszę. Faktycznie. Musimy wyssać panu 3 litry krwi. Co? O czym pani mówi? Ja nic nie rozumiem. To jest proste. Jedna książka razy 3 dni wynosi 3 litry krwi. Ja nie chcę, nie! Musimy wyssać panu 3 litry krwi. Koszmar. Do kiedy ja mam tę książkę? Jak to było? Kod kreskowy... Aha, z legitymacji. To numer spod kodu kreskowego lub numer PESEL lub numer albumu. Teraz hasło. Okej, jestem zalogowany. O, jest. Tu chyba muszę kliknąć. O, udało się, czyli trzeba kliknąć w liczbę wypożyczeń. Jej, faktycznie mam przetrzymaną książkę. Chciałbym oddać książkę. Trochę przetrzymałem. Proszę. Faktycznie. Opłata za przetrzymanie wynosi 90 groszy. Na pewno? Tak, na pewno. Opłata za jeden dzień przetrzymania wynosi 30 groszy. Pan przetrzymał 3 dni, więc będzie musiał pan uregulować 90 groszy. Teraz? To zależy od pana. Konto blokuje się automatycznie, gdy opłata przekroczy 5 zł. Czyli może pan zapłacić później. Ale teraz miałem blokadę, chociaż opłata była mniejsza niż 5 zł. Tak, ponieważ każde przetrzymanie książki dłużej niż planowany termin zwrotu blokuje konto. Teraz pan oddał, więc konto zostało odblokowane. Proszę pamiętać, że wypożyczone książki można przedłużyć 3 razy przez swoje konto. Prolongaty należy dokonywać zawsze 2-3 dni przed upływem terminu zwrotu. Sprawdzę to. Przepraszam. Mówiła pani, że mogę książkę przedłużyć, a u mnie nie da się. Zaraz panu pomogę. Którą książkę chciałby pan przedłużyć? Te 3. W takim razie należy kliknąć w cyfrę w pierwszej kolumnie. Proszę zobaczyć. Tu jest informacja, że egzemplarz posiada zamówienie, czyli książka została zamówiona przez innego czytelnika. To uniemożliwia przedłużenie. Nie podoba mi się to. To niesprawiedliwe. Ja potrzebuję tej książki. Rozumiem, ale gdy sytuacja odwróci się i to pan będzie potrzebować książki wypożyczonej przez innego użytkownika, będzie pan zadowolony z tej opcji. No, faktycznie. Może resztę książek uda się prolongować. Tu sytuacja wygląda inaczej. Aha, widzę. Tu jest opcja przedłuż. Klikamy ten link. Proszę zobaczyć, przy książce pojawiła się nowa data zwrotu. No to jeszcze 3. Tym razem też nie można prolongować. Mamy komunikat, że książka była już 3 razy przedłużana. Czyli pan już korzystał z tej opcji? Osobiście nie. Zawsze prosiłem kogoś z biblioteki. To teraz będzie umiał pan to zrobić samodzielnie. No tak. No a co z tą książką? Ja ją jeszcze potrzebuję. Musi pan ją zwrócić. Jeśli nikt nie będzie czekał na nią w kolejce, to ponownie pan ją wypożyczy. Czy ma pan jeszcze jakieś pytania? Szczerze mówiąc, tak. Zamówiłem książki parę dni temu i nie wiem, czy mogę je odebrać. Sprawdźmy. Musimy kliknąć w zakładkę Moje konto. Tu są wszystkie informacje dotyczące pana konta bibliotecznego. Nas teraz interesuje opcja zamówienia. Proszę kliknąć w liczbę zamówień. Widzimy 3 zamówienia. Do 2 zamówień ustawił się pan w kolejce. 3. może pan odebrać. Wyświetla się również data, do kiedy książka będzie leżała na półce rezerwacji. Jeśli pan nie odbierze w tym terminie, książka wróci do magazynu. Aha, widzę. Czyli do dzisiaj. Przy okazji pokażę panu, jak sprawdzić pozostałe informacje o pana koncie. Wróćmy do zakładki Moje konto. Ważna kwestia dla czytelnika – opłaty za przetrzymanie. Jeśli pan jeszcze nie oddał książki, to opłata nie wyświetla się w zakładce Transakcje finansowe, tylko w zakładce Wypożyczenia. W pana przypadku jest inaczej. No tak, bo ja książki oddałem teraz. Tak. I jeśli kliknie pan w zakładkę Transakcje finansowe,
to wyświetla się informacja o danych książkach, na które naliczyła się opłata za przetrzymanie. Kolejna ważna informacja. Nie, już za dużo na dziś. Głowa mi już pęka od nadmiaru informacji. No dobrze. Ostatnia rzecz i już będzie koniec. Konto biblioteczne nie jest aktywne bezterminowo. Na górze ekranu, w zakładce Moje konto, wyświetla się data ważności. A jeśli będę dłużej studiował? Wystarczy przynieść potwierdzenie tego faktu i przedłużymy konto. To jeszcze 2 lata. Pomyślę o tym później. To na dziś wszystko, bo widzę, że stracił pan dużo energii. Jak po spotkaniu z wampirem. Ale my nie gryziemy. Na szczęście.